Na hoj z tej strony z kanału Okiem Nauczyciela. Ten film będzie dotyczył energii pół roku. Mam poczucie, że niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że każda pora roku służy czemuś innemu. W każdej porze roku powinno się troszeczkę inaczej jeść, inny tryb życia prowadzić. I dlatego teraz trochę wiedzy z tradycyjnej medycyny chińskiej. Będę używać książki, bo tutaj są ciekawe rysunki z filozofii życia pani Anny Ciesielskiej. To była książka, pierwsze książki pani Ciesielskiej, które nauczyły mnie, jak gotować według kuchni pięciu przemian. Do tego można oczywiście poszukać książek i stron na temat w ogóle tradycyjnej medycyny chińskiej. Załączę linki pod spodem, ewentualnie z tytułami książek, aczkolwiek będę też robić filmy na ten temat, więc nie będę za dużo tutaj linków załączać. W każdym razie, energię różnych pół roku. Zacznijmy od cytatu. We właściwym korzystaniu z wiedzy, którą staram się przekazać, nie pomoże nam tylko wiara, co jest dobre, ale co jest dobre, że to odwiera, że jest to dobre, że to odwieczny porządek. Wiara musi zostać zamieniona na wiedzę. I tak było dawniej, tak? Że to nie była do końca wiara, to była po prostu wiedza o naturalnym porządku rzeczy. Wiem, że to działa i dlatego nie mam żadnych lęków. Bo po prostu zrozumiałam, jak to działa. Teraz zęby trochę przeskoczymy. Natura jest potężna. Jesteśmy z nią zespoleni. Ona nas wchłania. Czy więc lepiej dla nas żyć, lekceważąc jej potęgę i odwieczne prawa i zostać zmiażdżonymi przez żywioł, czy też może lepiej pulsować wspólnym z nią rytmem dla przetrwania w takt wdechu i wydechu, nabierając przy tym boskiej mocy. Mówiłam o tym gdzie indziej, że prawo naturalne to są... Jesteśmy nim zdeterminowani i nie ma tak, że się mu przeciwstawimy. Nie, do pół roku, do porządku natury trzeba się dostosować. Mamy wolną wolę w innych zakresach. Odejście od natury jest dla dorosłego człowieka tym, czym zgubienie matki przez dziecko. Dziczeje i traci rozum. Podobnie dorosły z boskiej, mądrej istoty zmienia się w chciwego, małego człowieczka, któremu przyroda daje coraz boleśniejsze klapsy. I co z tym rytmem? Jakie energie go tworzą? Są to dwie przeciwstawne, ale będące jednością yin i yang. Balansują na osi, którą jest Ziemia i wplatają w siebie energię pół roku, tworząc prawo pięciu przemian. Ta filozofia chińska jest nieco odmienna od słowiańskiej, ale za to jest bardzo dobrze udokumentowana i podana, więc ja dlatego będę korzystać z niej. I obrazki. Pokażę Wam najpierw taki obrazek. Tutaj jest pokazane na osi, że zima to jest duże yin, wiosna to jest małe yang, potem jest doho, taka zastój, taka przerwa przejściowa między wiosną a latem. Potem mamy lato, duże yang i jesień, małe yin. Pokażę to tak. Można sobie zatrzymać ekran na pewno i wtedy dokładnie to postudiować, bo ja tego tak dokładnie teraz opisywać nie będę, bo to ma być krótki film. Natomiast ważne jest, jak to wszystko na nas wpływa, czyli kolejny rysunek będzie przedstawiał obieg odżywczy i kontrolny pomiędzy energiami pół roku i energiami narządów. I to jest podstawa tej wiedzy, tak naprawdę co robić ze sobą w kolejnych porach roku. I mamy tutaj taki rysunek. Czyli lato to jest serce, tak? Późne lato to jest śledziona. Potem związane jest, tak? Potem mamy jesień to płuca. Zima nerki i wiosna wątroba. To znaczy, że to jest jak gdyby szczególnie ta pora roku jakby współpracuje z tym narządem, można powiedzieć. Ale co to oznacza? To oznacza, że jednocześnie możemy mieć
możemy mieć problemy z tym narządem. Jeżeli na przykład w ogóle mamy tendencję na przykład do chorowania na płuca albo w jakiś sposób zaniedbujemy, zresztą oczywiście to jest dużo bardziej skomplikowane, bo jakby te energie na siebie oddziałują, ale w skrócie można powiedzieć, naprawdę zupełnie upraszczając, ale tutaj muszę uprosić, bo ten film ma być krótki, często jest właśnie tak, że w danych porach roku mamy problemy z tymi szczególnymi narządami. Zobaczcie, teraz mamy jesień i jest dużo chorób właśnie płuc. Potem mamy zimę i jest dużo chorób nerek. Zresztą nerki tutaj, tak? Zwłaszcza, że ludzie bardzo często sobie wyziębiają po prostu ten narząd, nosząc nieodpowiednie ubrania. Potem jest wiosna i jest wątroba newralgiczna tutaj. Jest takim narządem, który może chorować. Potem jest lato i jest serce i późne lato i śledziona. Ale najważniejsze, co w tym filmie chciałam przekazać, to właściwie dokładnie powiedzieć, co dana pora roku daje i co rzeczywiście ta esencja, co mamy wykorzystać, czyli w jaki sposób wykorzystać energię tej pory roku po prostu. Zobaczcie, mamy jeszcze jeden tutaj taki rysunek, też możecie sobie zatrzymać i dokładnie popatrzeć. Wiosna. Strzałka do góry. Wiosna to jest mały yang. Yang to jest taka energia, która jest energia działania, energia dynamiczna, tak? Energia słońca. Ale wiosna nie jest taka sama jak lato, dlatego to jest mały yang. To jest energia o bardzo dużej sile, skierowana ku niebu, rozpraszająca. Jest to czas budzenia się do życia, działania, ciąży, pękania ziaren, rośliny ciągną soki, pną się ku niebu, ku światłu. To jest wiosna. I jednocześnie ta wiosna związana jest z wątrobą, na innym rysunku. A wątroba ma za zadanie poruszyć ku górze to, co jest bez ruchu, czyli esencję śledziony. Tak? Czyli wiosna jest związana z wątrobą i w tym czasie jakby można powiedzieć, że koncentrujemy się na tej wątrobie, a wątroba musi obudzić po zimie i jesieni nasz organizm. Jakby, tak? Dalej jest lato. Lato, tak narysowane, rozprasza we wszystkie strony, tak? Jest bardzo dużo energii, dynamiki. To jest duże yang, jest energia rozprzestrzeniająca się we wszystkie strony całkowicie. Energia budowania, powiększania, czas wzrastania i dojrzewania. Tak jak mówiłam w innych filmach, wiosna i lato to są takie momenty, kiedy dobrze jest coś zaczynać, budować od nowa, wzmacniać się i tak dalej. To jest ten moment, kiedy właśnie możemy nabrać dużo energii, skumulować dużo energii. Wtedy mamy nałapać tego światła, tych witamin, ale też nie przesadzić, bo tak jak powiedziałam, tutaj ta wątroba się ożywia. Potem zobaczcie, że lato to jest serce i serce trzeba jakby naładować energię serca, żeby nam to potem dawało energię na jesień i zimę. I teraz tak, tutaj na przykład po tej stronie jest tak narysowane, serce ma energię rozprzestrzeniania, pomaga w krążeniu energii i krwi. No serce to jest głównie krążenie, tak? Czyli ten moment wiosny i lata to jest moment, kiedy mamy naładować, że tak powiem, pobudzić do działania wątrobę, żeby nam potem pomagała przez kolejne, czyli jesień i zimę, i pobudzić do działania serce, żeby to krążenie było dość intensywne i wystarczająco intensywne, żebyśmy przeżyli jesień i zimę po prostu, kiedy to wszystko tak troszeczkę się skupia do środka i staje bez ruchu. Czyli mamy tak się nakręcić wiosną i latem, tak zdynamizować, tak dużo energii nabrać, wchłonąć słońce, wchłonąć energię z pożywienia, które jest bogate, ale też zrównoważyć to, bo wątroba też nie może też być przesadnie, to znaczy nie możemy w kółko wciągać słodyczy, lodów i nie wiem, owoców, zwłaszcza kwaśnych, bo będzie jednak wtedy nierównowaga, ale jest mnóstwo też innych rzeczy, tak? Jest nabiał, który swobodnie można jeść, pić wodę, energetyzujemy się. Natomiast potem co się dzieje?
Potem mamy taki zastój, czyli jest taki moment późnego lata. My mieliśmy teraz bardzo długie, bardzo nas tutaj rozpieszczało to późne lato, czyli ta nasza złota jesień. I to był taki czas, kiedy ludzie, zastanówcie się, uwaga, 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 czy zgromadziliście dość dużo energii. Teraz przechodzimy w czas, tutaj jest taki bezruch, a teraz uwaga, pyk, przemykamy, zamykamy, nawet czas się zmienia i przechodzimy w moment jesieni i zimy. Chciałam napić ciekawy. A teraz uwaga, jesień, zima. Jesień, zima. Tu. Strzałka do dołu, bo tu jest małe yin, czyli powoli wszystko zaczyna się skupiać do środka. Energię zaczynamy, tą zgromadzoną, to jakby uszczelniamy ścianki, nawet człowiek trochę nabiera tkanki tłuszczowej. Powinien minimalizować energię, wydatkowanie jej. No, mówiłam w innym filmie. W każdym razie jest tak, małe yin, energia skierowana ku ziemi, energia zamierania, zasuszania, czas zgromadzenia esencji głęboko w ziemi dla przetrwania niekorzystnych warunków. A z tej strony płuca, czyli płuca, uwaga, ich energia skierowana jest ku nerkom i ku ziemi. I to jest moment, kiedy jakby właściwie naszym, można powiedzieć, że my się całkowicie obudowujemy w tych ciuchach i w tym wszystkim, ale nadal oddychamy, prawda? I ten płuca, ten nasz, można powiedzieć, kontakt ze światem. Już jakby skóra tak dobrze nie oddycha, serce tak szybko nie krąży, też nie robimy nie wiadomo jakich sportów, raczej się nie uprawia, gwałtownych, zwłaszcza na zewnątrz. Więc jak gdyby głównie to płuca, oddychamy, tak? Jeżeli nie zgromadziliśmy dość energii, to tutaj to będzie szwankować. Jeżeli nieodpowiednio się odżywiamy, ubieramy i tak dalej, płuca będą najbardziej te podatne na choroby, bo to jest jakby taki nasz kontakt z otoczeniem największy w jesienią. No ale strzałka do dołu, czyli to jest skupianie i zamieranie. Teraz zima. Powoli zbliżamy się do zimy. Zima to jest totalne zamieranie i skupienie, tak? Wszystkie strzałki do środka. Duże yin, energia totalnego skupienia, ściągania, energia skupia się w jednym punkcie, aby móc z maksymalnego skupienia przejść do poczęcia nowego życia. To jest cykl. Ta energia potem się nie odnowi, jeżeli się nie skupi. Tak, ona musi zamrzeć, musi się odnowić w środku, w sobie. No, jakby nie możemy wydatkować energii, musimy się w sobie skupiać, tak żeby odnowić w sobie ten cały cykl i dopiero potem, żeby się to tak jak w fizyce w sumie, się skupia, a potem znowu się rozprzestrzenia. Zima to są nerki, to energia skupiająca i gromadząca w jednym punkcie, ochraniająca esencję. No dobrze, i na koniec fragment tutaj z 41 strony, takie podsumowanie. I podobne zależności zachodzą w naszym ciele. Wiosną uaktywnia się wątroba, jeżeli pozwoliliśmy sobie na gromadzenie jesienią i zimą odpowiedniej porcji energii i esencji. Nie szalejemy więc wiosną z oczyszczaniem i głodówkami. Podobnie dzieje się z wątrobą jesienią, gdy jest ona w swoim minimum. Jesień to szczególnie zły czas na objadanie się owocami i surówkami. Osłabimy tym nie tylko wątrobę, która jest już w minimum, płuca, które powinny być silne, ale również nie wytworzymy esencji potrzebnej do przetrwania zimy, bo nie będzie z czego. Jesienny układ energetyczny w naszym organizmie powoduje, że już we wrześniu pojawiają się typowo grypowe objawy, jeżeli wcześniej pozwalaliśmy sobie na osłabianie wątroby, np. niewinną kwaśną zupą, przemęczeniem i stresem. Lato. Lato jest czasem ładowania akumulatorów, ale nie wychłodzania. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ciało mogło zgromadzić maksimum energii yang. Słońce i gotowane potrawy i maksimum dobrej jakości esencji. Co jeść latem? Wszystko, tylko się za bardzo nie wychładzać.
Oczywiście tutaj pani Ciesielska mówi dużo więcej. To nie jest tak, że ja ze wszystkim dokładnie się zgadzam, ale jej analizy są bardzo poprawne i z mojego doświadczenia iluś tam kilkunastoletniego mogę powiedzieć, że działa. To jej podejście i jej analizy działają. Polecam zastanowienie się. Jest coś takie jak energia pół roku. Każda pora roku służy czemu innemu i bardzo ważne jest to, co jemy, jak się ubieramy i jakie mamy wtedy uczucia. Tyle ode mnie dzisiaj. Pamiętajcie, że świadomość to jest wolność. A wolność to jest po prostu prawo do życia po swojemu. Joanna. Subskrybujcie, polubiajcie.